Kiedyś miałam taką klientkę, to jest jeszcze grupa jeszcze innych zaburzeń, to są zaburzenia konwersyjne. Zobacz, jak silny jest wpływ umysłu na nasze ciało. To jest taki rodzaj zaburzeń, który pod wpływem stresu pojawia się nagle i to są zaburzenia mowy, zaburzenia motoryczne, zaburzenia generalnie neurologiczne. Ona, kiedy dowiedziała się o tym, że jej syn jest gejem, zemdlała. Po czym jak się ocknęła, to okazało się, że utyka na jedną nogę. Czyli dosłownie nogi się pod nią ugięły. Efekt był taki, że przez rok chodziło od lekarza do lekarza. Sprawdzili wszystko, wykluczyli wszystkie metody, no wszystkie powody biologiczne. I któryś mądry lekarz mówi, proszę pani, proszę udać się do psychoterapeuty. I tym sposobem trafiła do mnie. Zobacz, jak to jest silne, jak to jest intensywne to nasze połączenie. Mówię ci po to, żebyś zdał sobie sprawę, że to nie są jakieś w ogóle rzeczy, które są abstrakcyjne.